Samochód chłodnia trafił do Olsztyńskiego Banku Żywności dzięki Fundacji Carrefour, która przez 20 lat działalności w Polsce przekazała bankom żywności 15 aut do przewozu darów. Samochód, który przyjechał do Olsztyna, będzie wykorzystywany do odbierania ze sklepów i do dalszej dystrybucji żywności, która musi być przewożona w warunkach chłodniczych. Bank Żywności w Olsztynie potrzebuje transportu do wielu rzeczy. Potrzebuje transport, żeby dostarczać żywność do naszych organizacji, ale również potrzebuje takiego transportu, którym będzie mógł odbierać żywność świeżą z sklepów i supermarketów. Właśnie ten samochód będzie służył temu celowi. To jest samochód chłodnia szybkiego mobilnego odbioru żywności. Bank Żywności codziennie odbiera świeżą żywność ze sklepów, a potem przekazuje ją potrzebującym. W bazie organizacji znajduje się około 300 instytucji, z którymi na co dzień współpracuje. Ten samochód jest zakupiony właśnie po to, że ten, którym my dysponujemy, już nie wystarczał do odbioru tej żywności. Myślę, że ta współpraca się zwiększa, jest coraz bardziej świadoma i tym samym ratujemy żywność i pomagamy osobom potrzebującym. Nowym samochodem będzie odbierana żywność, która szybko się marnuje. Nabiał, warzywa, owoce, mięso, ryby. Niebawem ma wejść w życie ustawa nakładająca na sklepy obowiązek przekazywania nadwyżek żywności organizacjom pomocowym, dlatego ilość produktów może się jeszcze zwiększyć. W razie braku przekazania, tak jak w innych krajach europejskich, będzie opłata za utylizowanie tej żywności realizowana, zaś wpływy z jej tytułu mają trafić właśnie do organizacji społecznej i pomóc im zagospodarować tą żywność, która będzie im przekazana w wyniku ustawy. Na co dzień Olsztyński Bank Żywności dociera ze swoją pomocą do około 100 tysięcy potrzebujących. Są wśród nich rodziny wielodzietne, domy pomocy, schroniska dla bezdomnych. Nowe auto zdecydowanie ułatwi szybką dystrybucję żywności. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv